Najlepiej jak Czesiu se kupił komputer świat, nie wiem, że on kurwa kupuje gazety kurde dla gimbusiarzy i dla starych dziadków. No jest starym dziadkiem. I też sobie tam, o jakieś tam programy użytkowe, cudowne, co tam miały z komputera rakietę kosmiczną robić, nie? Ale po chuj kurwa, jak Ale na łazi jeden wirtualu. system dobrze, to po chuj kombinować. Bo najnowszy system, a że najnowszy system zasyfiony, czyli kurwa Microsoft na was, na żywej tkance próbuje, czy wszystko działa, to wszyscy się muszą kurwa rzucać. Ładnie wygląda. A co ładnie wygląda. I tak, obojętnie jaki system nie był, wszystko wypierdalam. Nie mam żadnej tapety, niczego, żadnych kompozycji, wszystkie procesy pozabijane. Komputer ma po prostu zapierdalać. A nie ładnie wyglądać. Ładnie wyglądać to może baba kurwa chce kieckę nową kupi. To tak, witam wszystkich. Dzień dobry. Teraz bym prosił o Misha Makera o przedstawienie lekko misji. Co jak? A więc tak. Dzień dobry. Misja polega na tym, aby zająć około kilometrowy pas umocnień niemieckich na Omaha Beach. Ma to zająć nam tak poniżej godziny, myślę. Mamy do dyspozycji trzy barki, po około 25 ludzi. W każdej barce jest medyk, dowódca, sierżant i inne postacie. No i to wszystko, szczerze mówiąc. Na mapie będzie narysowany znacznik, gdzie mamy się udać. Plaża jest już troszeczkę zabezpieczona przez nasz oddział. Niemiecka artyleria została częściowo zniszczona, więc nie będzie aż tak mocnego ostrzału. Czyli zaczynamy w pierwszym punkcie, tak? W pierwszym punkcie znajduje się nasza barka, tak? Dobra. Płyniemy do strzałki 6 PDP. Na plaży dobra, będzie... Dobra. Dobrze, amunicja, no. Parek. Rozproszyć. To ja barem. Za tobą jest Tymas? Chyba? To ty? Dobra, tam bym napierdalał w tym bunkierze. Tutaj są blokady. SPS nas nie było rozkazu, aby tam pobiec, wiesz? Dobrze. Meduję do wódca, że znalazłem jedzenie. Co znalazłeś? Jedzenie. Gdzie ty jesteś? Trzeba te zasieki jakoś rozwalić. Znajduję dowódcę, że dołączę na pole walki. Ja.
Giety po lewej powinny być zdjęte już. Kto to granat rzuca? Dowództwo tutaj MGT-a waliła, panie dowództwo. Był granat. Kierunek południa. Ja się poproszę. Może ktoś kierować ogniem MGT-y, to ja bym go rozwalił, tego w tym bunkrze. Dowódca oberwał. Ja bym miał lornetkę, to bym trzeba się pokierował, ale tak to... Nie mam, wróciłem. Nie mam. O, to są gdzieś lornetki? Niemcy mają, panie dowódco. Trzeba poszukać. Ranny, czołga się w kierunku naszych skrzynek. Dowódco chyba już nie ma slotów dla pierwszej fali uderzenia. To niech druga bierze. Tak, przeprowadzić drugą na plaży? Chodź, Jacek, chodź. Płynę drugą na plażę, panie dowódco. Kurcz. Chyba na 28 biegiem wszyscy. Ura! Pierwszego bąka podpalimy. Ostrzał z lewej. Zniszczyliście tą pelotkę? Chyba nie. Potrzebne są dymy jeszcze. Panowie, pan dowódz mógłby coś powiedzieć? Do opcji? Zniszczona pelotka? Halo? Gadżet? Co ty kurwa chcesz, Szajbus? Uspokój się. No, czy pelotka zniszczona? No, zajmujemy się tym właśnie. Użyć tam granatę? Dym. Zadymić ją. I od tyłu obejść. I nie wychylać się, wszyscy na kółka. Ktoś rzuca granaty, uwaga. Podymne. Okej. Panie dowódca, na prawą stronę okopów nie idziemy? Weź jakiegoś jeszcze kogoś i daj sam zobaczyć, co ci się dzieje. Chodź, Katek. Jak zobaczysz gdzieś jakieś przejście, gdybyś mógł przejść i tą poletkę od tyłu obejść, to... Przyjął. Tylko uważaj, bo to może być tak samo, Katek. To może też być polotka. Ma ktoś jeszcze dym? Ja melduję, mam dwa granaty dymne, białe chyba. Gdzie rzucić? Melduję, że oberwałem.
Melduje, rzuciłem? Nie, ja nie. Jakąś bazukę? Albo widział jakąś bazukę? Ja mam. Przywaj te palacze. Ranny się czołgam. Gdzie jest ta pelotka? Ja mam bazukę. Na lewo od ciebie jest. Od razu za rogiem. Tutaj po prawo. Od razu za rogiem. Ktoś ma tą bazukę i celuje tak. A to Asik, to tutaj za rogiem. Po prawo. Mhm. Asik, uważam, prawo... jest ranny. Całkiem po prawo, musisz dobrze. Na ku się wychylaj. Mhm. Koszaj, bo strona jest zadymiona teraz chyba, wiesz? Nie wiem, czy ją zobaczę od razu, nie? Okej. Okay. Odsuńcie się od tego, tej bazuki, bo jakaś Asik walni... Dobra, jeszcze nie walę, bo tutaj są ludzie. Cofnijcie się, strzelam. Trafiłeś? Nie wiem. Strzelam. Case ten sprawdzę. A ktoś bunkier sprawdził tutaj koło nas? Tak, wszyscy. Przyjął. Pelotka nie strzela do mnie, ale coś tam jeszcze coś. Jest ranny. Prawie stronę mocno ostrzał. Ale ja już podlecę do Szajbusa, panowie. A się ja już jestem przy Szajbusie. A ja jestem bliżej go. Dobra. Okej, dobra, to go odciągnę, a się tam wiesz, tą pelotkę jeszcze sprawdź. Ktoś jakby z kara strzelał jeszcze. Przy pelotce siedzi. To nie z prawej czasu? Kurde, właśnie, tak by z prawej. Radzę zobaczyć. Dzięki. Spoko. Co byś? Mam go. Ta pelotka dostała? Tak, ale ktoś wyszedł z niej i siedzi. Uważaj, Asik, kucnij lepiej, kucnij. Lol. Coś jakby tu z tyłu strzelał. Kurwa, MP40 jeszcze słychać. A to ja. I kara. Aha. Amunicja się skończyła, to... Trochę nas przygwoździli, panie Bysy. Co z tą plotką? Rozjebana czy nie? No tak, ale ktoś jakby z niej wybiegł. O kurde. Ale za nisko jesteśmy położeni, żeby nas ten... Do paka, może na dowiec pod bunkier. Kto tu z barem z prawej strony leci? Teraz Justek. Dobra, jestem za tobą. Tak, melduję paki. Nie mogę otworzyć. Bunkrze. Musisz nacelować. Przyceluj trochę. Jeszcze ktoś jest z nami. Ja. To ty? Tak, tutaj też jestem.
I Bart jeszcze chyba, tak? Bart to... Dobra. Aha, to ja z lewej jestem faktycznie. Dobra, tego paka rozwalimy od tyłu. Uważajcie z lewej strony, MGTA, nie wiem czy ją zdjąłem. Ja dostałem granatem. Uważajcie, lecimy z tyłu do tego bunkra. Za bunkrem jest co najmniej dwa kontakty. Panie Dobus, co to może być ten bunkier dowodzenia? Co była o nim mowa też chyba. Za bunkrem czysto. Kto tym z barem latał? Ja. Za bunkrem ranny, czysto. Zabity. Zabity. Dobra. Dowódco. Co jest? Za bunkrem jest czysto już. Przyjął. Ja tam włażę, wiesz? Dobra, Kwiatek, cześć. Za wysoko, Asik? Boisz się? Dobra, nie strzelajcie w bunkrze. Melduję, że znalazłem jestem w bunkrze. Lornetkę. Za pakiem. Ten bunkier czysty, tak? Bunkier również melduję i mamy czysty. Lornetkę. Panie dowódco. Dobra, pojedziemy w lewą. Panie dowódco, lornetkę. Dwie lornetki są. Można puścić próbną serię z MGT-y. Dobra, nikt nie chowa. Zejdźcie z tego. Puść. Cofnijcie się. Tam w kierunku tej artylerii. No co? Jak przejdziemy inaczej? Na mapie widać jakiś znak zapytania. Dobra. Nie ma sensu. No to ten tu, gdzie jesteśmy. Dawaj, następny. Gatek. 20-30 metrów. Tak. Nie wbiegaj na te pole czarne, nie? Tylko weź się mini z lewej strony. Tam jest droga, tam będzie droga. Dróżka. Dobra, idź. Zamykam. Widzę kontakt, kolona stop. Na 28, 24. Bardzo przodu. Przyjął. Gdzie te kontakty? Widzę dwa kontakty. MGTA idzie do przodu. Czekaj, stój. Bo nie będę miał pola obstrzału. Obstawa, dwóch. Ochotnicy, dawać. Przełóż. Do asa. Podaj za komendę. Jeszcze jeden. Dobra, panowie, to przedruszamy do tych drzew. Resztę osłaniać, jak w razie ognia. No, no, te kontakty się wycofują. Dobra, podbijamy do asa. Wszyscy, wilka. Tam do tych drzew. Brak kontaktów. Ani z prawej, ani z lewej. Brak kontaktów. No, przyjął. Dobra.
broń okrężna. A my możemy do przodu ruszać, tak? Szpica. No dawaj, dawaj. To panowie za mną. Z prawej strony drzew. I spoglądamy w prawo. Bo oni mogą znowu wyjść tędy. I do tych krzaczków. Pani dowódcy ma 52, w kierunku jest jakiś bunkier. Na kto to został? Oto. Oto, tak. Prowadzisz kolumnę powoli. Kierunek 28, 3 drzewa. Nie biegiem powoli. Prawa strona drzew czy lewa? Lewa. Tak jak kolumna. Ktoś stoimy. Dobra, to kolumna marsz. Wstęp jaki, panie dowódco? Kolumna marsz, nie bieg. Kontakty. Jak widzicie, to ognia. O której godzinie? Kolumna stop. Dowódcy, jakie rozkazy? Do końca drzew. Jest. Dobra, zniszczenie. Już teraz? Mówiłem, żeby się zatrzymać. Nie, to kolumna start. Bieg. Jeśli mogłeś chociaż kierunek podać. No ale... Sorry. Trzeba być spadł, tak? No. Nie widziałem skąd, to tak. Muszę, bo myślałem, że się domyślił, jak polecieli w kierunku. Nie widziałem gdzie to oni szli. Aha. Bo usłyszałem tylko na kierunek, potem drzewa zasłoniły i zniknęli. Dobra, bar, przeszukamy ich. Może będą mieli lornetki. Dobra. Kolumna stop. My mamy dołączyć dowódco? Tak. Zwiad. Przyjął. Na prawo, teraz widzisz te drzewa? Tak. Mam 12. Tak, widzę. To na prawo. Tak jest. Kolumna start. Stroną drzew południową, lewo. Północną. Tak jest. Po lewo. No bo ja to zostawiam. Tak jest. Kontakty na kierunku zachód. Dużo. Stop, pełna. Widoczne czy niewidoczne? Widoczne. Co najmniej 4. Potwierdzam. Gadżet, masz odwrotkę? 3 za workami tak. Z piaskiem i 4 za okopem antyleryjskim. Tutaj. Dobra. Gdzie jesteście? Za gadżetem pobiegliśmy. Siedzę. Paki? Nie, to gdzie cały oddział, ja tak. Tak jest. Poczekaj, się ten szajbów cofnę do tego miejsca, gdzie zginąłeś, tak? Kto to został jeszcze? Ja się cofam po szajbusa.
Tak też. Dobra, jest nas czterech, tak? Mniej więcej. Razem pięciu. Może jest. To za mną, panowie. Kto tu ma bazookę? Justek. Dobra. Asie, a ty nie ma obstawy paków? No dlatego będziemy musieli bardzo ostrożnie. Tak jest. Wzdłuż drzew na kierunek 12. Wzdłuż tych drzew, panowie. Lekko schyleni. Jak ktoś ma granaty, to rzucimy nawet granatami. Gadżet mam do nich dołączyć? Nie, to na. Dobra, panowie. Mamy granaty? To po jednym na te pierwsze działo, czyli tam kierunek 6 na 3-4. 3-4. Wychodzący i padamy. Wychodzący. Ranny. Uleczyć. Reszta obstawiać. Dobra, to działo dalej gada. Dobra, ranni uleczeni. Jeszcze nie. Asie. Słyszę pojazdy pancerzania. Bo co? No chyba się nie zesrałeś ze strachu. Nie. Z lewej strony. SDKZ. Dokładnie. Patrol. Czekaj, to jeszcze raz. Widzisz go. Bazookę, kto to. Dobra, wszyscy padać, patrzcie granat. Wszyscy padli.